Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. I dzisiaj, tak jak obiecałam, w tamtym tygodniu składamy kalendarze adwentowe. Pokażę Wam, jak to wygląda. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić w jeden dzień, bo jest tego dość sporo. Zresztą poprzednim razem zajęło mi to chyba z 4 dni dla chłopaków. Najgorsze jest to, że jak zwykle część rzeczy jeszcze ma dojść do mnie, bo wpadło mi coś fajnego do głowy, więc muszę sobie to spisać, czego w których okienkach jeszcze nie ma. I po prostu sobie to dołożymy. Także idziemy na górę, ja już tam paczki wszystkie mam, dopiero będziemy je rozpakowywać, teraz właśnie, i będziemy wkładać je w okienka, czyli w takie domki, które przyszły. Powiedziałam Wam, że przyszły mi jeszcze jedne, Wam je pokażę, jak one wyglądają. Chodźmy na górę, Mikołaj śpi, więc teraz na paluszkach. Okej. Dobra, tutaj już mogę być, może być swobodnie. Generalnie pogoda za oknem nie rozpieszcza. Zobaczcie, jak to wygląda. Pada deszcz, gdzieś na ten śnieg zniknął. Niestety. No ale dalej w iście świątecznym nastroju, tak? Więc zabieramy się za składanie, otwieranie, pokazywanie. Może też Was zainspiruje, bo tak jak mówię, poprzednie kalendarze adwentowe w tamtym roku zaczęliśmy, rozpoczęliśmy je odpakowywać gdzieś od 4 grudnia, coś takiego, bo tyle mi to zajęło. Zbyt późno się zmobilizowałam, więc dzisiaj jestem sfokusowana, że się uda. Pokażę Wam, co mam dla małego, co mam dla dużego chłopaka. Czas start! Dobrze, pokazuję Wam wszystko, jak tutaj to wygląda. Zrobiłam sobie też paznokcie świąteczne. O, tak to, słuchajcie, ładniejsze tło wybiorę sobie. O, bardziej świąteczne. Zrobiłam sobie czerwone paznokcie. Powiem Wam, nie mam pojęcia, kiedy ja... O, jestem brudna od tuszu do rzęs. Nie mam pojęcia, kiedy ja ostatni raz robiłam czerwone paznokcie. Zazwyczaj robię po prostu różowe, nudziakowe. Ale tym razem poszłam w taką czerwień, ale jest przepiękna. I... tam też sobie zrobiłam na stopach, la. Daleniuska, twoje pazurki też pomalujemy? Nie, ty jesteś już wystarczająco ślicznie świąteczna. Najpierw poszukajmy może tych samych okienek do kalendarza adwentowego. I może tak, zacznijmy od tego, że w tamtym roku ja robiłam to w postaci takiej choinki, tutaj Wam pokazuję. Uważam, że wyszło mi to zajebiście. I robiłam taką osobną choinkę dla Krzysia, osobną dla Mikołaja i sobie ściągali z tej choinki, znaczy Mikołajowi ściągaliśmy z tej choinki. W tym roku będzie otwierał sobie sam te poszczególne okienka, każde osobno pakowałam i tak dalej. W tym roku postawiłam na takie domki, które gdzieś tu prawdopodobnie powinny być. Nie, zobaczę tą paczkę, może tutaj, ale nie wiem. Może to jest to. Może trafię za pierwszym razem. Tak to wygląda. Widzę, domków ma być sporo, więc... Tak, trafiłam! Kosztowało mnie to 58 zł. Ja ją tu je dodam, bo tak jak mówię, można zrobić to trochę później. I wow! Fajnie to jest zapakowane, tak o wiele lepiej niż tamte takie tekturki, co Wam pokazywałam w tamtym tygodniu. Teraz jeszcze odsyłam do tego filmu. I tutaj mamy w ogóle, te domki zawiesza się na takich klamerkach. Tutaj mamy sznureczki, no nie? To nie mam bladego pojęcia, co to jest. Zielonego. Ale domki wyglądają tak i już widzę, że właściwie żaden prezent się mi w niej nie zmieści. Jezu. Szczelił mi w łeb ten pomysł. Jest to piękne, ale wiecie, na jakiegoś cukiereczka. No i fajnie, bo to się super składa. Zobaczcie. Super, po prostu jakby już jest wycięte i tak to trzeba kleić, tak? Zobaczcie, jaki to jest domeczek, taki maleńki domunio. I jeszcze tutaj się te, o, okienka. No przefajnie to wygląda, rewelacja. Tutaj zobaczcie, no nie? Żeby... No git, ale wielka szkoda. Nie mam nawet papieru do pakowania, nie? Muszę jechać do Action. Krzyś teraz pojechał, zabrał samochód, więc chyba pojadę sama. Akcja, reakcja. No trzeba jechać do Actiona, to nie wiem, w przyszłym roku chłopaki dostaną tylko cukierki.
najwidoczniej. Ale mega, nie? Szkoda, że te domki nie są po prostu, bo ta szczelina jest większa, nie? A one są wszystkie malutkie, to są chyba największe, to są jeszcze mniejsze i... Nic mi się w to nie zmieści. Pokażę wam, co mam. Jeden z najmniejszych prezentów, jakie mam, no to są takie łódeczki dla Mikołaja do kąpania. Na przykład, to wam od razu pokażę, sama jestem ciekawa, jak to wygląda. Dobra, nie będziemy się tym przejmować, po prostu trzeba wymyślić coś innego i tyle. No, ale zobaczcie, to są takie, bo on kocha się ciapkać, nie? Mamy tutaj cztery łódeczki, więc od razu sobie zapełnię cztery miejsca, nie? Ale to w życiu mi się tam nie zmieści. Takie. Ała! Ładna ma podobnie. Dzisiaj zobaczę, co ja tutaj mam. Ja wam pokażę, bo to są takie dupne rzeczy niektóre. Co to jest? A to jakaś paczka PR-owa w tym wszystkim. Zobaczcie, jaki sztos! Ale fajna kosmetyczka. Od razu sobie otworzę w tych... To trafiłam tak na, wiecie, polepszenie humoru, coś dla mnie. O jadź! Kalendarz adwentowy dla mnie! Jakie to słodkie! Dziękuję! Ja pierniczę, patrzcie! Dziękuję, burżuła! Przepraszam, potrzebowałam tego. Dosłownie potrzebowałam tego, no bo się trochę podłamałam. A teraz dostałam ja kalendarz adwentowy, ale czad z taką fajną kosmetyczką. Ale mi się lepiej zrobiło. Dobra, no teraz chłopaki. Tutaj nie będę wam pokazywać, co jest dla Krzysia, bo Krzyś będzie ten film jakby montował. Pokażę wam część dla Mikołaja, a dla Krzysia będziecie otwierać z nami codziennie ten kalendarz adwentowy. Więc tutaj sobie otworzę. Nie mam pojęcia, co to jest tutaj na przykład. O, no ja naprawdę nie wiem, co ja sobie myślałam. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. No, ale tu jest na przykład układanka dla Mikołaja. Wiecie, kurka, kotek, krówka, wiecie, fajne to jest do nauki. No nie, on już jest coraz bardziej, bo ja mu kupowałam takie zabawki, a był za mały, nie? I teraz kupuję drugi raz, bo pogubiły się. Bo Mikołaj lubi sprzątać. Może on będzie sprzątał w naszym domu kiedyś. Tutaj mam następną. I wrzuca wszystko do kosza, łącznie ze swoimi zabawkami. I teraz my jak wyrzucamy śmieci z domu, to najpierw musimy z Krzychem wszystkie śmieci wyciągnąć i przejrzeć, co jest w środku. To jest taki chomik, który ma grać. Słuchajcie, on ma mówić. Właśnie są tutaj baterie. O, patrzcie. Ma tańczyć i grać, nie? O, nie ma baterii. Musimy włożyć, ale... Ale słodziak! Rączkami chyba rusza i tutaj głową, czy coś tam, i on coś tam śpiewa. Pierwszy chomik w naszym domu. Ja was zabiorę do Actiona. W sumie pojadę tak, jak jestem, jak stoję, żeby to szybko załatwić. Mówiłam wam, że szukam tych Lego Duplo i znalazłam je na OLX-ie. I tutaj kupiłam mu, bo on tylko auta i auta. Tutaj mam jakieś, o, takie coś. I właśnie to jest z OLX-a. No i zobaczcie. Jak nóżki, nie? O, aha, bo to tutaj to jest część auta, nie? Aha, mam nawet słupek. Znaczy nie ja, mój syn. Ależ to... Dobra, to dwa. To jeszcze by weszło. W dupę, w ogóle nie. W ogóle nie! Ja nie wiem, czemu jestem taka głupia, to ja nie wiem. Naiwna może. Naiwnie myślałam, że te domki są większe niż na zdjęciach, nie? Dobra, otwieramy kolejną. O! Tutaj akurat kostki do zmywarki mi przyszły, znaczy do prania. Fajnie, fajnie, no. Mojemu mężowi zapakuję 24 kostki do zmywarki, każda na jeden dzień mycia. To jest dobry kalendarz adwentowy, co nie? To mi się na pewno w te domki nie zmieści. Nie wiem w ogóle, czy cokolwiek przyszło z tego kalendarza adwentowego, nie? To ja zamawiałam. Tego to ja nie wiem, gdzie mam to otworzyć. Nie wiem, co to jest. A dobra, to jest dla Krzysia. To jest dla Krzysia. Burger. Ależ to. I to jest taki... To, co to jest?
to zobaczycie w trakcie tego kalendarza adwentowego. A on będzie na początku, więc to będzie super też pomysł na prezent świąteczny, ten burger. Bo to jest sztos, naprawdę mega sztos. Tutaj zamówiłam Mikołajowi takie bluzy świąteczne. Zobaczcie, jakie piękne. To są handmade'owe, jakieś dresowa. Fajne. Taka i taka. Mam nadzieję, że będą dobre. Będą na pewno dobre, bo będą pasować. Przeładne to jest. Więc to też miało być w kalendarzu, nie? Lecimy następne. Nie tracimy czasu. O, to jest też dla Krzysia. Nie pokażę wam. Fajnie otwieram te paczki dzisiaj, nie? O, tu mamy dla Mikołaja. Też zabawki do kąpieli, taki żółwik co pływa, rybka co pływa, on kocha takie rzeczy, więc super sztos, tylko on nie może tutaj wejść do tego pokoju. O, tu jest kolejna rzecz, zamówiłam Mikołajowi taką tą modelinę, nie wiem jak to się nazywa, to Play-Doh, nie wiem, poprawcie mi jak pamiętać jak to się nazywa. I każdy taki jeden kolor dam mu do jednego okienka w kalendarzu adwentowego, w adwentowym będzie się bawił. Podobno dzieciaki w tym wieku już ogarniają takie rzeczy, więc wydaje mi się, że będzie miał fajną zabawę. Przynajmniej na ten dzień, kiedy będziemy to rozpakowywać. Tu są też rzeczy dla Krzysia, bo to już czuję. I to najlepsze. Mój mąż jechał z tą paczką, no nie? I mówi, że dlaczego mu nie powiedziałam, bo chciał jechać do mechanika, bo myślał, że się auto psuje, nie? Nie, auto poczuło klimat świąteczny i konie mechaniczne zamieniły się w renifery. Nie mam pojęcia, co tu jest. Chyba sobie przecięłam to. To jest paczka z Winterza. Nie przecięłam. O, ale fuj, fart. Sweter świąteczny sobie zamówiłam. Może w tym pojadę do Akrona. Sztos. Tak, gdy święta wejdą za mocno. Okej. Okay. I powiem wam, że nie wiem jakim cudem ma mi z tego wyjść 24 paczki. Aktualnie z tego co kupiłam. Muszę to policzyć i przy okazji od razu załatwię Mikołaja i Krzysia, jak pojadę do Akrona. Doliczając to, co jeszcze zamówiłam. Dobra, no domek. W domki zapakuję mojemu synowi zabawki. To jest taka, wiecie, ta wkładanka na kształty i ona jest drewniana. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Ej, fajnie, super. Mega. Chciałam właśnie taką drewnianą, nie chciałam tych plastikowych, bo jak mogę gdzieś tam takie zabawki uniknąć, no wiadomo, że tych udeczek nie było szans i tak dalej, no dziecko musi mieć zabawki, ale tutaj właśnie chciałam wybrać akurat drewnianą, żeby te zabawki z Lidla, które Mikołajowi kupuję, też są właśnie drewniane i one są super. Jeszcze mam jedną paczkę. Pokażę wam jeszcze kalendarze adwentowe, które zamówiłam dla psiuszy, tylko mają dotrzeć. A ja to nagrywam wcześniej, niż wy to widzicie, więc... O, to jest mega! To będzie na 6 grudnia. Słuchajcie, to jest taki burger do składania. Rewelacja, bo z tyłu mamy karty, jak ten burger ma wyglądać i mamy składniki. I musimy poskładać takiego burgera, jakiego wylosujemy na karcie. Także super sprawa, takie menu burgerowe i tutaj mamy takiego właśnie drewnianego burgera. Zobaczmy sobie w środku, jak to wygląda. Ojej. Mega! Zobaczcie na to. Jaki burger! O, rewelacja! Ej, to jest takie ciężkie. Serek jest. Czy jaki serek? Cebula. No wiadomix. Boczuś. No sztos, jak mój mąż to zobaczy, to będzie... On będzie składał tego burgera. No i tutaj mamy te karty, nie? O, właśnie takie karty. Super, super. Mam nadzieję, że Mikołaj łapnie bakcyla z robieniem burgerów, bo kochamy burgery. Dobra, u Krzysia mam tak samo 20 prezentów, no 19, ale tam spoko, żeby mi się łatwiej zapamiętało. To tutaj jeszcze po 4 prezenty. Nie jest źle, nie jest źle. Dobrze to przemyślałam, z tym, że dla Krzysia jeszcze muszą 2 przyjść. Dobra, sprzątam to, bo Krzyś przyjechał i jadę. Tylko muszę to jeszcze tutaj... Ogarnąć, żeby nie kosła w tym piątku. A nie, no tu mam 20 prezentów. Dobra. Mam 20 prezentów. Dla jednego pana i dla drugiego. Wołam Krzysia. Tu mam dla Mikołaja. Muszę jechać do Akrona. Co to jest? Takie te domki są. Takie małe?
No, to mi się w życiu ani twój, ani Mikołaj nie zmieści. To jest taki domek na cukierek. No. Więc nie ma szans, no nie? Zobacz, co Mikołajowi kupiłam. To jest sztos. Hamburger. Ale otwórz sobie go. Zajebisty, no nie? Ależ to zjadłem takiego hamburgerka. No nie? Ale wielkość jest taka sama jak rzeczywiście, no nie? Mega fajny. Tu mu kupiłam tą plastelinę, no nie? Bo to inkognito zamawiałam. Takie te autka z Duplo. No i młodemu potrzebuję jeszcze 5 prezentów. 4, przepraszam. 4 prezenty, bo 24 mają być. Więc... No. Więc muszę skoczyć, jakieś auta mu kupię, nie? No bo to auta, przecież nic innego. Skoczę do... Przywozi. Tak, skoczę do Actiona. Jeszcze miałem mi przyjechać w Lidlu, czekaj, to mówiłam w Lidlu mu jedno auto, to 3 prezenty mam. Bo w Lidlu mu zamówiłam teraz jedno. A, jest skrzynka na listy dla Mikołaja. Tak, i to jest przechulane. Słuchaj, miałem zamówić, bo to jest Sinseya. No nie? One kosztowały chyba 59 zł, czy tam 69 zł, jakoś tak, no nie? Wykupili mi je. No i szukałam wszędzie. Laska miała 9 do sprzedania, więc wiadomo kto wykupił i sprzedawała za 75. No. No ale mój błąd, no nie? Mogłam kupić od razu, kiedy miałam. Mega fajny, wiesz, tutaj będziemy wrzucać listy, to już będzie taka tradycja nasza, no nie? Że to będzie magiczna, znaczy to Mikołaj nam dał tą skrzynkę. I to jest magiczna skrzynka, ona teraz się pojawiła po list i potem zniknie, gdy list pojawi się w środku. Już mamy, trzeba list pisać. Bo skrzynka musi zniknąć, żeby Mikołaj zdążył wszystko zaplanować. Mikołaj nauczyć pisać auto. Auto, no, dokładnie. Ale jest zamarznięta. Dobra, ale super, powiem ci, że fajnie. Dobrze. O, i jeszcze co, bo się tak, wiesz, zaźliłam trochę, że ten, no, co ty dostałam? A co ty dostałaś? A czemu się zaźliłaś? No bo mi domki nie pasowały. Aha. Kalendarz adwentowy dostałam od Burżyła. Aj, super. No, mega. Zajebisty. Tak, zajebisty, no ja, a ja w ogóle nie ten, bo wszystko, domyślałam, że to jest do waszych kalendarzy adwentowych i patrzę, o, ten dostałam, żeby otwierać. Ale to nie będę otwierała teraz, tylko to na Instagramie będziemy otwierać sobie codziennie. Dobra, kochanie, czyli ty zostajesz i jadę. Dziś jest niedziela. A ja, pitole, no tak, nie pojadę, no do dupy pojadę przecież. O nie, no tak, faktycznie, przecież jest niedziela. Nie jest może handlowa? Ja pierniczę. Ale mi teraz zrobiłeś, ja już byłam przygotowana, gdzie ja, na jakich półkach w Actionie. Dobra, to nic. No. Ty dobrze. Co ja mam, to mam zapakować? Chcesz domki? Tak. Chcesz? Nie. Znaczy, żebym sobie je miał? Czy o co chodzi? Bo ja ich w niej nie zapakuję. Bo Krzyś biera jej kalendarz. No to ten vlog się nam przeciągnie do jutra. Znaczy mi się przeciągnie, bo to będziecie wszystko widzieć. Dobrze, widzimy się jutro z Actiona chyba, nie? Mhm. To do zobaczenia jutro, rano, samego rana. Pojadę, kupię, trzymajcie kciuki. Papier, jest już papier w Actionie? Na pewno jest. Dobrze, no to... Wow. Widzimy się wieczorem. Albo coś. Szuflada zapakowana. Także cichusza. O Jezus. Przyczasnęłam. Sorry. Chomiczku.